Kapituła w składzie Joanna Waliszewska, Izabela Brodacka-Falcman, Radosław Kieryłowicz, Wojciech Piotr Kwiatek nagradza księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego, duszpasterza, przewodnika narodu, natchnionego głosiciela słowa, medalem Opoka Ducha. Dziękujemy za skromność, pokorę i prostotę prawdziwego sługi Bożego. Dziękujemy za przemienianie zwykłych słów w słowa modlitwy. Dziękujemy za szczere bycie obywatelem dwóch ojczyzn, niebieskiej i ziemskiej. Księże biskupie, w takich sytuacjach mówi się tylko jedno. Bóg zapłać. I niech Najwyższy da Ojcu jeszcze wiele, wiele lat służby na chwałę swoją, na chwałę Polski i Polaków. To jest do tego uwierzytelnienie. Serdecznie dziękuję. A tutaj kawałek metalu brązowego autorstwa pani Waliszewskiej. Niech Państwo się nie dziwią, że jestem pełen tremy, a to dlatego, że przyjechać na Żoliborz do stolicy i do tak dostojnego towarzystwa otrzymać tak dostojną nagrodę, to dla mnie za dużo na raz. Jestem człowiekiem z Łowicza, a tu jest wielka Warszawa i dlatego nawet nie umiem podziękować, a dziękuję bardzo. Tak mi Pan z kapituły wyliczył wszystkie zasługi. Nie wiem, jak to będzie do końca. Nie umiem powiedzieć swoimi słowami ani laurki, ani wdzięczności, ale ponieważ jestem z Łowicza, powtórzę za moim mistrzem Rejmontem to, co dla mnie zawsze jest wzruszające i tak bardzo mi bliskie i tak bym chciał podobny być do mocnego Boryny, pracowitego chłopa, który życie swoje zakończył w roli na ziemi. Maciej tego ranka wstał wcześniej niż zwykle, obejrzał inwentarz, ano wszystko w porządku. Tylko łapa skamlał. A ceguj to piesku. Ano tak, a już ci, pora siać. I wyszedł poza zabudowania w zgrzebną koszulę. Nabrał ziemi, niby ziarna do siewu z tego wora i siał. A wszystko mu się kłaniało i wszystko mówiło i wołało: gospodarzu, ostań z nami. A gdyż jestem, ceguj. A gdy ziarna zabrakło, pustą ręką siał, jakby samego siebie rozsiewał na te praojcowe zagony. Nagle wszystko ucichło, stanęło. Niebo się rozwarło, a tam w światłościach niedostępnych siedział przedwieczny na tronie ze snopów. Wyciągając ręce do Macieja, mówił: pójdźże do mnie, umiłowana duszyczko, pójdźże do mnie, upracowany parobku. A Maciej, wyciągając ręce, jak w czas podniesienia w kościele, powiedział po łowicku: Panie Boże, wielki zapłać. I runął na ziemię i tak ostał w onej śmierci swojej godzinie. Tylko łapa skamlał długo i żałośnie. Niech te kilka słów będzie moją wdzięcznością.
jestem człowiekiem, który był na progu śmierci. Przez wasze zdrowaś jestem. I chciałbym jeszcze niektórych spotkać na pielgrzymce w Studziannie. I chciałbym jeszcze niektórych spotkać gdzie indziej. Słyszę wasze zdrowaś i z kościoła, i z Radia Maria, i z kapliczki, i z domu. Za wszystko wam dziękuję. Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.